105. rocznicę odzyskania przez Polskę państwowości świętowano w dworze Markus w Lipniku. Było śpiewanie pieśni patriotycznych, recytacje wierszy. Głównym punktem wieczornicy było otwarcie wystawy rzeźby i malarstwa autorstwa Zygmunta Niewiadomskiego. Polskość jest trochę zaniedbywana, nie? Po prostu może jest niemodna, nie? Ja jestem staroświecki, ja zawsze podkreślam polskość, gdzie jestem, w każdym kraju, w każdym miejscu. Dlatego dzisiejsze spotkanie po prostu jest zorganizowane ludzi niezależnych od polityki, ludzi, którzy czują się Polakami, artyści, którzy w Polsce naprawdę podnosili na duchu wszystkich, są bardzo wskazani, są patriotami. Dlatego Zygmunt Niewiadomski, który tu tą wystawę robi obecnie, jest takim patriotą typowym, regionalnym. Wypełnianie obowiązków wobec ojczyzny skłoniło Zygmunta Niewiadomskiego do wystawienia swoich prac tematycznie związanych z odzyskaniem niepodległości, przedstawiających wielkich Polaków. Dla autora prac miłość i przywiązanie do Polski jest wielkie, bo 30 lat swojego życia spędził za granicą. Ja po prostu czuję się zobowiązany dla Polski. Mój ojciec walczył na II wojnie światowej, był w niewoli, był żołnierzem we Lwowie w jednostce wojskowej i na Straży Granicznej. Akurat tutaj zdjęcia mojego ojca nie wystawiłem, ale mój tato mnie nauczył patriotyzmu. I dlatego, choć mój ojciec już dawno nie żyje, ale ja kontynuuję jego wolę. Naszych narodowych bohaterów już za granicą zacząłem rzeźbić, malować, wiersze pisać na ten temat. W jednym z nich, pod tytułem Powrót, Zygmunt Niewiadomski napisał o tęsknocie za rodzinnym domem i piękną ojczyzną. Do Piastowskiej chcę powrócić, do ojczystej polskiej ziemi, gdzie od wieku upływały trudne lata naszych dziejów. Tam, gdzie orzeł swoje gniazdo wije, tam, gdzie serce głośno bije. Gdzie życzliwych ludzi, słuchaj słowa, to ojczysta polska mowa. Tam rodzinny jest mój dom, z najpiękniejszych świata stron. Z zaproszenia artysty z Leszczkowa skorzystał Szymon Kołacz, wójt gminy Łoniów. Przy takim święcie jak dzisiaj, kiedy dostałem takie zaproszenie, to jest obowiązek, trzeba być, no nie? No, tak bardzo ważne święto. Ja pamiętam jeszcze z młodych lat, to się nie obchodziło takich świąt. To był raczej 1 maja, a nie święto odrodzenia. Wójt Kołacz zapewnił, że prace Zygmunta Niewiadomskiego będą wystawione w Łoniowie. Zaproszę go do Łoniowa i w Goku tą wystawę też zrobimy. Jerzy Strzyż, STV Info.